20 minut się uczę, tego nie mogę się nauczyć, no ale nic, do nauki powrócę później, za chwilę będzie deszcz padał, zaczynamy mówić na temat płyt winylowych i chyba nie tylko płyt winylowych, zobaczcie co tutaj mam. Zastanawiacie się co to może być? O, co to może być? O, na koniec, to na koniec, książeczka. Nam nie jest potrzebna Queen Life Wembley. A, zacznę od najważniejszej rzeczy, dla mnie najprzyjemniejszej. Co kupiłem w tamtym roku? Magica Mr. Tour Mono. To kupiłem dzisiaj. Proszę bardzo. Amerykańskie wydanie z książeczką. Proszę bardzo. Pięknie książeczka wydana. Okładka trochę rozwalona. Płyta Mint. Mint na dodatek. Które to tłoczenie? Zdaje się, że drugie, ale jeszcze zobaczymy. Zdaje się, że drugie tłoczenie. Capitol Records. Płyta mintowa. Ale to nie jest na sprzedaż. To jest dla mnie. Dobrze, to tyle, co dla mnie. To odłożę razem z gitarą, przyda mi się. No słuchajcie, co tu mamy? Zacznę od maxi singli, mam tylko dwa. Michael McDonald, Sweet Freedom, piękny kawałeczek Michaela McDonalda z filmu, prawdopodobnie pod tym samym tytułem? Nie, Running Scarlet. Michael McDonald. I jeszcze Asley Jasper Asley, Caravan of Love. Później Martin House śpiewał Caravan of Love i to był wielki przebój w wykonaniu Martin House. To na tyle maxi singli, na tyle chwalenia się. No dobrze, zaczynamy. W przyszłym tygodniu, jeszcze dzisiaj mogą się pojawić w sklepie Popmaster, tak. I za Stanfield. Affection. I piosenka All Around the World, This is the Right Time i Life Together. To jest na Lizzie z albumie Lizzy Stanfield. Belinda Carlisle, Heaven on Earth, Belinda Carlisle. To już od dzisiaj, od jutra we wtorek w sklepie Popmaster Record Shop. Proszę bardzo, spojrzymy rzut oka na płytkę. Płytka w wspaniałym stanie. Wytwórnia Virgin. Tak, wytwórnia Virgin. Heaven on Earth, niebo na ziemi. I Belinda Carlisle. Okej, wczoraj była zajawka dzisiejszego newslettera, wideo newsletter numer 5 w 2018 roku. Tak, to jest numer 5 wideo newsletter, pierwszy z Londynu. Witam Was w ogóle, bo chyba Cię nie przywitałem, no to sorry, że tak późno. Także wczoraj w zajawce była taka płytka, Bill Withers Greatest Hits, ale to nie ta płyta była. Okazuje się, że mamy dwie takie płyty na sprzedaż. Wspaniały album, dużo wspaniałej muzyki, soul i funk na tej płycie znajdziecie. Następna płyta, dosyć dobry stan, gorzej z okładką, Santana i Shango. Co jeszcze znajdziemy w przyszłym tygodniu w sklepie Popmaster Record Shops i na stronach Popmaster Records, na www.popmaster.pl. A jeszcze mianowicie, Ray Charles, geniusz hit The Road, genialne hity na drogę, można by było. Choć tutaj nie ma utworu Hit the Road Jack, czyli uderz w drogę Jack. Nie ma tego utworu. Ale bardzo przyjemnie się Raya Charlesa słucha. Barry White, następny murzyn, którego się przyjemnie słucha. Heart and Soul, podwójny album. I co tu mamy? Mamy Never Gonna Give Me Up, I Don't Make Me Wait Too Long, Love Serenade, No, Just The Way You Are. Jest parę fajnych kawałeczków. Can I Get Out Of... czyli w składach największe przeboje Barry White'a. Muszę się śpieszyć, bo chyba będzie padało. Także już wczoraj był pierwszy dzień wiosny, nawet lata, ale już jesień naciągnęła dzisiaj. Dobrze, Michael Jackson plus Jackson 5.
Następna płytka, znowuż Marvin Gaye, Greatest Hits. Okładeczka trochę przecięta z góry przez płytę, ale płyta w fantastycznym stanie. Później co mamy? No trochę reggae, Bob Marley and the Wailers, The Best of Bob Marley, Legend, Is This Love, No Woman No Cry, Could You Be Love, Three Little Beans, Buffalo Soldier. Okidok, no trochę, no fajny zespół. The Best of Strokes, wczoraj słuchałem, miałem okazję posłuchać tego. Czasami przypominało mi Donovana, czasami Genesis z lat 70. Czasami jeszcze coś, już nie przypomnę sobie, nie teraz. W każdym razie bardzo przyjemnie się słucha. Bardzo fajna muzyczka. Jeszcze jedna płyta tego zespołu, Hero and Heroine. Ok, muzyka filmowa, Top Gun. Lubicie Ken Loginsa, Danger Zone? Albo Heaven in Your Eyes, albo Cheap Trick, Mighty Wings, albo Berlin, Take Me Breath Away. Chyba był Take Me Breath Away, to chyba był największy przebój na Top Gunie. Ok, glam rock, Gali Glitter, Always Yours. Nie wiem, kogo ma na myśli, mówiąc yours. Mam nadzieję, że nie dzieci. W każdym razie sprzedaje się ten gostek, ale znając jego sferę prywatną, to jestem zdegustowany nim. Ok, nieważne. Zostawimy pedofila w spokoju. Elvis Presley, Return to Sender, The Girl of My Best Friend, To the Call, Once in Enough, G.I. Blues, co tam jeszcze mamy, Return to Sender, wiadomo, Rosebud, czyli taki składaczek, zdaje się, Elvisa Presleya, Return to Sender, Snowy White i Birds of Paradise. To ten gościu, co grał z Gary Moorem, na przykład towarzyszył w Thin Lizzy, tam jeszcze gdzieś grał jako muzyk sesyjny w wielu płytach, brał udział, nagrywał, użyczał swojej gitary. Paul Simon, Graceland, Call Me Al, to chyba największy przebój z tego. Tu znowuż Boss Cox, niestety, okładka uszkodzona, Not For Sale, no Promotion, Not For Sale, okładka trochę uszkodzona, tak dalej, i mamy kawałeczek piękny, We're All Alone, jesteśmy wszyscy samotni. Był to przebój, ale nie tyle w jego wykonaniu przebój, co przebój Crystal Gayle, zdaje się. Nie, Linda Ronstadt albo Crystal Gayle. Już zapomniałem, Linda Ronstadt. Jednak stawiał na Lindę Ronstadt. Wspaniały utwór w latach 70. Wielki, wielki przebój. Ok, trochę jazzu. Ella Fitzgerald, Walking in the Sunshine. No dzisiaj nie możemy. Spacerowałem co prawda dzisiaj sporo, ale słońce jak na lekarstwo. Bill Eckstein i Sarah Vaughan, Sing the Best of Irving Berlin. Czyli trochę jazzu, to jeszcze z lat 50., proszę bardzo, Flip Jack, okładeczka, śpieszę się, bo coś zaczyna kropić. Ok, Oscar Peterson and the Nelson Riddle. Nelson Riddle, Oscar Peterson, zdaje się, że Nelson Riddle to nie tylko z Oscarem występował, ale jego orkiestra towarzyszyła dla Franka Sinatry wiele razy. I zdaje się, jeszcze Cliff Richard śpiewał, grać może nie, z orkiestrą Nelsona Riddle'a. Ok, George Shearing i Dakota Staton. Proszę bardzo, następny jazzik. Dave Brubeck, Greatest Hits. Okładka uszkodzona, płytka taka VG+, stanie VG+, także będzie dosyć tania. Peggy Lee, Wyszła za mąż. Nie. Peggy Lee, Songs for My Man. Tak, Songs for My Man, czyli piosenki dla małego mężczyzny, śpiewa Peggy Lee. A tu mamy największe przeboje Peggy Lee, które będą we wtorku w Słupsku w sklepie Popmaster. Proszę bardzo. The Best of Peggy Lee. ABC, Lexicon of Love. Lexicon of Love i grupa ABC, Poison Arrow i Show Me i co tam jeszcze mamy? Many Happy Returns, czyli wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Tak po angielsku. Many Happy Returns. The Look of Love, ok, Book of Love, to ABC. Trochę soulu, Cool and the Gang, proszę bardzo, Get Down on It, największy przebój, Something Special. O, i Americanos, Blue Jeans and Sweetos, ok, Americanos, Holly Jones, Americanos i Pociąg Miłości, Love Train, na tej płycie, fantastyczna płyta. Holly Jones to ten, co śpiewał Frankie Goes to Hollywood, zdaje się, że tu mam jeszcze Frankie Goes to Hollywood. Ok, Imagination, In the Heat of the Night, Holly Jones, Imagination śpiewa. Kostek, wokalista z Imagination, z 5 kilometrów ode mnie w radiu greckim pracuje. Czyli on się nazywa Lee, pisane przez 3 E. Akurat znam wszystkich z jego otoczenia, z jego w sumie rodziny, ale jego akurat nie miałem okazji poznać. No nie trudno. Luther Vandross, Forever for Always for Love. Dobrze?
Forever, for always, for love. Okej, okay. Luther Vandross. Proszę bardzo. Jakby było mało, to mamy teraz Alexandra O'Neill'a. Hearsay, All Mixed Up, czyli album Hearsay album, ale jeszcze raz przemiksowany. Śpieszmy się, bo coraz gorzej to wygląda. O Jany, tragedia. Never too much, never too much, never too much. I Luther Vandross. Nigdy nie ma za wiele Luthera Vandrossa. Never too much. Okej. Okay. Słuchajcie, coś dla fanów hard rocka. Black Sabbath, Paranoid, proszę bardzo. Tak wygląda pierwsze tłoczenie albumu grupy Black Sabbath, wytwórnia NEMS, Paranoid. Okładeczka taka VG+, płyta za to, jeszcze raz sprawdzę, zdaje się, że mintowa. Płytka Shining, mimo że nie ma słońca, świeci się ta płyta, uśmiecha się. Niesamowite, jeszcze sprawdzę raz matrycę. No ciężko mi sprawdzić. Tak, zdaje, jeśli nie jest pierwsze tłoczenie, a podejrzewam, że jest, no to jest jedno z pierwszych tłoczeń. No w każdym razie okładeczka VG nie jest najlepsza, najgorsza też zresztą nie, ale sama płyta świeci. No tu już okładkę mamy gorzej. No. Black Sabbath, Never Say Die. Never Say Die, Black Sabbath. I okładka G, płyta coś około VG+, na Excellent zdaje się. No, Excellent na Excellent Plus. Także płyta dużo, dużo w lepszym stanie niż sama okładka. No dobrze, jeszcze sprawdzę pozostałe płyty. Black Sabbath, proszę bardzo. We sold our ore for rock and roll. Pops, może nie sprawdzam. Sorry, bo to coraz gorzej wygląda. Jeszcze Black Sabbath, jeszcze jedna płytka. Life Evil, podwójny album, proszę bardzo. Wydana płyta w tym czasie, kiedy jeszcze nie było płyt kompaktowych. Tylko kasety magnetofonowe, tu znaczek jest właśnie, numer katalogowy kasety magnetofonowej. Po Black Sabbath Chanson, The Very Best of Edith Piaf, 20 popularnych, fantastycznych niech będzie, utworów, wykonuje No Je Ne Regrette Rien, Le Vien Rose, L'Accordéoniste, zapewne Padami Lord jest, Exodus nie pamiętam. Ok, Queen, The Miracle. Miracle, Queen, proszę bardzo. Nie ma jeszcze... Kod kreskowy jest, ale nie ma jeszcze płyt kompaktowych. Także to też wczesne wydanie, jeszcze przed pojawieniem się płyt kompaktowych. To tego Queenu dotyczy to samo. 82 rok, 84 rok, czyli kaseta magnetofonowa jest zaznaczona, numer katalogowy, ale płyty kompaktowej jeszcze nie było, czyli przed, jest prawdopodobnie pierwsze wydanie, albo jednym z pierwszych. CBS wydało Micka Jaggera, She's the Boss, ona jest szefem, aż dziwne, że to Mick Jagger nie jest szefem, tylko ona. Okej, okay. Jean-Michel Jarre, Revolution, Jean-Michel Jarre w pięknym stanie i wytwórnia zdaje się Dreyfus Polydor, ale chyba Dreyfus to jednak, to będzie można zaliczyć. The Best of UB40, proszę bardzo, w pięknym stanie płyta, okładka w cudownym stanie, nic, tylko kupować. Trochę jazzu jeszcze. Proszę bardzo, Earl Gardner, Misty i Earl Gardner, piano, John Baez on the Vagabond, okładeczka bardzo cieniutka, płyta ta chyba mintowa, tak, ta będzie mintowa, proszę bardzo, tak to wygląda, składaczek John Baez z beznadziejną okładką, ale wspaniałą płytą w środku. Płyta, mimo tego, jak już wspomniałem, mimo braku słońca, świeci, shiny, uśmiecha się do mnie. Jeszcze raz, John Baez. Jeszcze raz, In the Quiet Morning. W cichym poranku. No, to już taka VG+. Musztardowy label A&M Records. Czyli też końcówka lat 60., początek 70. Quiet Morning. I spoko, jeszcze mamy Poco, Rose of Cimarron, proszę bardzo. Druga strona, wspaniała, wczoraj słuchałem tej płyty. Muzyka country, ale druga strona, pierwszy kawałeczek. Jak to się nazywa? Too Many Nights Too Long. Piękny kawałeczek, bardzo fajny. Także polecam Spoko,
spoko, polecam wam Pokoros of Cimarrock. No i płyty, które już są w sklepie od wczoraj, od przedwczoraj do kupienia. Dice Race, Brother in Arms, bardzo brzydka okładka, poplamiona, tak dalej. Płyta wręcz przeciwnie, w bardzo pięknym stanie. Iron Maiden, pierwsze tłoczenie, Life After Death, także Życie po śmierci, koncert podwójny, Iron Maiden. No, płytka VG, płytki VG, wkładki mintowe, okładeczka VG+. No, płyty też może VG+. Ok, Bruce Springsteen. No zresztą, w jaki stan tej płyty, to już możecie sobie sprawdzić na sklepie popmaster.pl. Bruce Springsteen, Tunnel of Love. Proszę bardzo, Bruce Springsteen, Tunnel of Love. Stan płyt i okładki już jest na popmaster.pl. I Casey and the Sunshine Band. Casey and the Sunshine Band, Greatest Hits, Greatest Hits. Brakuje mi tu paru przebojów na tej płycie, także kurde, to bardzo wczesne Greatest Hits, musieli później wydać następne. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale mamy tutaj pioseneczkę, która była bardzo popularna pod koniec lat 80. Cover, w wykonaniu już nie pamiętam kogo, ale Please Don't Go, Please Don't Go. Ok, Al Stewart, Time Passages, Passages. Time Passages i jego wielki przebój, Time Passages, zaczyna się od tego. I płyta, którą wczoraj prezentowałem, proszę bardzo, to było wczoraj. Bill Withers, Greatest Hits, Just the Two of Us, piękny saksofon Grovera Washingtona Juniora w tym utworze, Soul Shadow, Lean on Me, co tu jeszcze mamy? Takiego, Ain't No Sunshine when She Gone, no nie ma słońca, kiedy ona odeszła. Lovely Day, wiacie, zmaga, niesamowite, zaraz muszę uciekać. Mint, okładka by była, gdyby nie te przetarcie na górze tutaj. Także już jest VG, VG+, w sumie. Ale płyta jest mintowa. Okej, okay, zostało już mi niewiele. Mam nadzieję, że zdążę przed tym deszczem te płyty schować. Tu mam pokój, co nie? Tutaj. Metr, niecały metr od kamery. Że zdążę te płyty przed deszczem uchronić i schować. Chicago. Aha, widzieliście z tej strony, jak trzymałem. Okej, okay, Chicago, największe przeboje. Ale to są te przeboje z początku zespołu, czyli od 69 roku do 70, do 80 chyba, do 75. Także nie ma tutaj Pizzetera, który śpiewa. Co on tam śpiewał, Pizzetera? Zapomniałem. No, dwa piękne kawałki zaśpiewał i zapomniałem. Niesamowite, a przecież lubię te kawałeczki. Ok, Steve Forbert, Jack Rabbit Slim, proszę bardzo. Folk, rock, pop, country, to właśnie to. I ostatnia płyta, nawet pięć płyt można powiedzieć, Bruce Springsteen in the Street Band Live 1975-85, czyli Bruce Springsteen na żywo ze swoim i Street Bandem. 45. Ostatnia płyta, niestety, kamera się wyłączyła przed chwilą, nie wiem dlaczego, skąd ten powód. No dobrze, i ostatnia płytka, może nie tyle ostatnia płyta, co ostatnich pięć płyt w jednym boksie. Bruce Springsteen and the E Street Band Live 1975-85. 40 piosenek, 36-stronicowy booklet z wszystkimi tekstami i ponad 70 zdjęć książeczka zawiera, sporo. Cyfrowo zmiksowane, masterowane, ponad 3 godziny 20 minut muzyki. Muzyki Bruce'a Springsteena. Także polecam jak najbardziej. Rok wydania 86, czyli I'm on fire, jest pięknie. Born to Run, no też. Teraz Born in the USA jest? Jest. Czego? The River jest, Seeds, Paradise, Fire. No, także utwory, które chyba największy. Born to Run to chyba jeden z najlepszych albumów Bruce'a Springsteena i Born in USA to jest drugi album, który najbardziej komercyjny może, ale lubię ten albumik. Także z tego albumu Born in the USA utwory znajdują się w wersji koncertowej. Zapraszam. W porządku. Mam farta. Jeszcze nie pada. Zaraz zacznie. Także dziękuję. Zapraszam za tydzień. Za tydzień następna porcja muzyki. A, czekajcie. Kurde, nic nie zapraszam. To znaczy zapraszam jak najbardziej. Tutaj widzicie to? Co to jest? Czy ktoś to pamięta? Scotch. Professional quality and the popular prices. Czyli profesjonalna jakość w bardzo popularnej cenie. Fajnie.
Wytwórnia Bas, coś wam mówi? Mieliśmy takie taśmy. Taśmy magnetofonowe. Tak to się nazywało. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Szpule, taśmy szpulowe. W Polsce Bas był popularny dosyć. Jeszcze jedna taka taśma. Proszę bardzo. W sklepie Popmaster. To jeszcze coś. Tutaj bas, jeszcze nigdy, tamte są nagrywane taśmy. Ta prawdopodobnie jeszcze nigdy nie była tworzona. Jeszcze jest zapieczętowana, może nie zapieczętowana, to się otwiera. No nie, ta była przewijana, ta była chodziła jednak. To chyba drugą sprawdzałem. Proszę bardzo. Zdaje się, że ta wyglądała na nieużywaną. Trudno mi powiedzieć, nie mam na razie magnetofonu, ale będę miał niebawem. Nie, jeszcze raczej chyba chodziła, bo jest trochę krzywo nawinięta. Czyli to tak, 18-centymetrowe, 12-15. No i tutaj, która to jest? British. To będzie też 18, tylko że taśmy mniej trochę. Na tej, akurat na tej tasiemce. No, fajna sprawa. Fajna sprawa. Jeśli ktoś potrzebuje, proszę bardzo. Ale myślę, że niebawem będzie wystawione w sklepie Popmaster w Słupsko. A jeszcze sporo tych taśm jest. Taśmy magnetofonowe, szpulowe. Niebawem w sklepie Popmaster. Także zapraszam. Firmy Philips, Scotch, Bass and Europe. Europa. Tak, mniej więcej takich firm taśmy szpulowe będą osiągalne w sklepie Popmaster. No, zapraszamy. To na razie. Trzymajcie się. Pa. Do widzenia.